Serdecznie zapraszam do odcinka 47 playlisty Mroczna Historia pod tytułem Masoni, część 16. W poprzednim odcinku 46 opowiedziałem o stosunku masonerii do religii w XVIII wieku. W tym odcinku opowiem o historii nowego stopnia masońskiego. Masoneria rzemieślnicza, nazywana również niebieską masonerią, posiadała trzy stopnie wtajemniczenia w 1717 roku, czyli praktykanta, rzemieślnika i mistrza masońskiego, które nadal stanowią podstawową formę masonerii. Jednakże pomiędzy rokiem 1740 a 1743 wprowadzono kolejny stopień nazywany Królewskim łukiem, jako pierwszy z serii wyższych stopni w rycie szkockim. Często dochodziło do gwałtownych kontrowersji wśród masonów, z których jedni twierdzili, że prawdziwa masoneria jest masonerią rzemieślniczą, a inni, że prawdziwy cel masonerii można odkryć tylko w wyższych stopniach. Właśnie z powodu nowego stopnia królewskiego łuku. Doszło w połowie XVIII wieku do podziału masonerii na dwa przeciwstawne obozy starożytnych i współczesnych. Obóz starożytnych twierdził, że Royal Arch jest korzeniem, sercem i szpikiem masonerii, co z kolei odrzucali nowożytni. Pomimo, że stopień ten był stosowany przez starożytnych od 1756 roku, Został on zdecydowanie odrzucony przez Wielką Lożę w 1792 roku i dopiero w 1813 roku został oficjalnie przyjęty do angielskiej masonerii. Stopień królewskiego łuku, jak twierdzą niektórzy masoni, został już ujęty w konstytucji z 1723 roku i jest stopniem czysto judaistycznym gloryfikującym Izrael i upamiętniającym budowę drugiej świątyni. Wydaje się więc, że wywodzi się on z żydowskiej kabały i Yarker skomentował to w Gentleman's Magazine słowami Kto wie, czy oni, masoni, nie mają wyższego rzędu kabalistów, którzy zachowują całą wielką tajemnicę wyłącznie dla siebie. Stwierdza on również, że stopień Royal Arch musiał być dziełem kabalistycznego Żyda około roku 1740 i że od tego czasu możemy spodziewać się sekretnej tradycji zaszczepionej w systemie Andersona. Dokładnie w tym samym roku 1740 pan Wade mówi, że wędrowny domokrążca stopnia Royal Arch podobno szerzył go w Irlandii, twierdząc, że jest on praktykowany w Jorku i Londynie. A w 1744 roku, niejaki doktor Digni napisał, że umysły braci w Dublinie były ostatnio niespokojne w związku z masońskim stopniem Royal Arch, z powodu działalności w mieście wielu handlarzy rzekomej masonerii, którą pisarz łączy z Włochami lub zakonem włoskim. Inny mason w dyskusji na temat wyższych stopni masońskich wyraża opinię, że handlarze wspomniani przez doktora Digni byli jakobińskimi emisariuszami przebranymi za rzekomą masonerię i że przez użycie określenia włosi lub zakon włoski pisarz nawiązuje do dworu króla Jakuba III i szkockiego zakonu masonerii. Tak więc istnieje opinia, że to jakobini, którzy byli zaangażowani w opracowaniu rytu szkockiego, są również odpowiedzialni za wprowadzenie nowego stopnia Royal Arch. Wkrótce po założeniu Wielkiej Loży w Londynie pojawiły się kolejne loże na kontynencie i tak w 1721 roku w Mons, w 1725 w Paryżu. W 1728 w Madrycie, w 1731 w Hadze, w 1733 w Hamburgu i tak dalej. Wiele z tych loży miało od razu poparcie Wielkiej Loży w Londynie w odróżnieniu od Wielkiej Loży Paryża, która uzyskała poparcie dopiero w 1743 roku. Założyciele francuskiej Loży byli przywódcami jakobińskimi zaangażowanymi w plany restauracji dynastii Stuartów. Przywódca grupy, Charles Radcliffe, był więziony wraz ze swoim bratem, nieszczęsnym lordem Derwentwaterem, który został stracony w Tower Hill w 1716 roku. Charles, po ucieczce z Newgate, przedostał się do Francji, gdzie przyjął tytuł lorda Derwentwatera. To właśnie ten lord Derwent Water został stracony później za udział w buncie w 1745 roku. To Charles z siedmioma innymi jakobinami założył Wielką Lożę Paryża w 1725 roku i został wówczas Wielkim Mistrzem. Dlatego też loża paryska ma wyraźnie jakobinski charakter. Pan Gold relacjonuje, że kolegą z loży Lorda Derwentwatera był Chevalier Maskelyne, dziedzic Hegarty i inni, którzy byli zwolennikami Stuartów. Założyciele Wielkiej Loży w Paryżu nie wywodzili się z Wielkiej Loży w Londynie i od niej początkowo nie uzyskali poparcia. Masoneria została zabrana przez Stuartów do Francji. Jeszcze przed założeniem Wielkiej Loży Anglii. Dlatego też nie wiązał jej zakaz dotyczący apolityczności dla lóż, opisany w konstytucji Andersona w 1723 roku. Już od najdawniejszych czasów masoneria z natury była royalistyczna i panowało przekonanie, że masoni powinni być prawdziwymi poddanymi króla. Dlatego też nie można obwiniać Jakobinów z Francji, że podjęli się założenia ich loży z powodów ściśle politycznych. Jednakże, jak to często bywało, przy zakładaniu tajnych konfederacji w szczytnym celu, w ich szeregi przeniknęli konfederaci innego rodzaju. Z poprzednich rozważań dotyczących templariuszy wynikało, że ich zakon nie przestał istnieć z datą ich oficjalnego stłumienia, czyli rokiem 1312, ale linia wielkich mistrzów trwała nieprzerwanie, począwszy od Jacques'a de Molay do księcia cossé brizac który został zamordowany w 1792 roku. Według karty Larmeniusa w 1705 roku, wielkim mistrzem został wybrany. Filip, O Orleanu, późniejszy regent. Pan Wade zaprzecza temu faktowi twierdząc, że historia nie jest prawdziwa i została wymyślona pod koniec XVIII wieku, chociaż nie została opublikowana aż do roku 1811, kiedy mistrzem zakonu świątynnego został Fabre Palaprat. Istnieją jednak dowody prowadzące do innego wniosku. Mater który nie wierzy w historię zakonu świątynnego i podważa autentyczność informacji zawartych w karcie Larmeniusa, uznaje co prawda, że jest autentycznym dokumentem z XIV wieku, jednak twierdzi, że uczeni, którzy go badali, deklarowali jego pochodzenie na początki wieku XVIII. W okresie tym, jak twierdzi Mater, zakon używał Ewangelii Świętego Jana w ceremoniach jakiegoś masońskiego lub tajnego stowarzyszenia. Potwierdza to również odrodzenie templariuszy około roku 1740 we Francji i Niemczech. Jeśli więc hipoteza Matera jest słuszna, to tym tajnym stowarzyszeniem musiało być Stowarzyszenie Templariuszy. Niezależnie od tego, czy istnieli jako potomkowie dwunastowiecznego zakonu w linii prostej, czy jedynie jako zakon odrodzony. Niezaprzeczalnym jest fakt istnienia w tym czasie niemieckich templariuszy pod nazwą ścisłego przestrzegania, jak również prawdopodobne istnienie zakonu świątynnego we Francji na samym początku XVIII wieku dr Maki, John Yarker i Lucutude de Contelet, posiadający dostęp do dokumentów templariuszy, oświadczają, że tak właśnie było i akceptują kartę Larmeniusa jako autentyczną. Yarker twierdzi, że jest całkiem pewne, że w tym okresie istniał we Francji zakon świątyni, który zgodnie ze statutem Johna Marka Larmeniusa z Jerozolimy, wyznaczonego przez Jacques Dimole, Domagał się nominacji Filipa z Orleanu na stanowisko wielkiego mistrza. Tak więc Filip z Orleanu przyjął tytuł wielkiego mistrza w 1705 roku i podpisał statut. Podsumowując, na początku XVIII wieku pojawił się nowy, wyższy stopień masoński, nazywany królewskim łukiem, który uważany był za stopień czysto judaistyczny, gloryfikujący Izrael i budowę drugiej świątyni. Z powodu tego stopnia doszło do podziału masonerii na dwa obozy i ostatecznie stopień Królewskiego Łuku został przyjęty w angielskiej masonerii w 1813 roku. Po założeniu Wielkiej Loży Anglii pojawiło się wiele nowych lóż masońskich, między innymi we Francji, w Paryżu. I loża francuska została zaakceptowana przez lożę angielską dopiero w 1743 roku. Założycielami loży paryskiej byli jakobini, zaangażowani w plany restauracji dynastii Stuartów. Jest całkiem prawdopodobne, że do masonerii przeniknęli Templariusze z zakonu świątyni, których wielkim mistrzem był Filip, książę Orleanu od 1705 roku. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez bajkofitu. Link pod filmem. Na tym zakończę odcinek 47, w którym opowiedziałem o nowym stopniu masońskim. Serdecznie zapraszam do odcinka 48 pod tytułem Masoni część 17.